Cześć, witajcie! Dzisiaj z tej strony poruczyk Sayo. Dzisiaj SnowRunner ponownie. I oczywiście kontrakt z kodami. Jak sami wiecie, że naprawdę już koniec z tym kontraktem, bo z tymi kodami to takie męczące było, że już szkoda słów. Naprawdę. I po prostu... Nie, ja już po prostu byłem zmęczony tym kontraktem, mówiąc szczerze. Naprawdę. Taki... Męczący był ten kontrakt strasznie. Po prostu ja już tak chciałem dychnąć od tego, no bo... No ileż można ten sam kontrakt robić, nie? Dlatego postanowiłem, że ja po prostu... szybko go zrobię w danym odcinku i go zrobiłem. No i na całe szczęście szybko się zrobił, ale... Dużo nie potrzeba było, żeby był, ale dużo nie potrzebowało, żeby to spieprzyć było. No ale całe szczęście, że chociaż się udało. W jakikolwiek sposób, ale w jakikolwiek. Przynajmniej chociaż plus z tego. Przepraszam. Okej, jedziemy teraz. Dzisiaj oczywiście robi kontrakt, dostawa na górę. Jest związany z drewnem, ale nie takim jak ten wcześniejszy, więc całe szczęście, że już mnie to minęło trochę. Oczywiście jest jeszcze kolejny kontrakt z kładami, ale to dopiero go zrobię, kiedy odkryję większą połowę gór w Kanadzie Big Salmon. No bo właśnie tam, w tych górach... Są takie tereny ciężkie, że ja muszę pojechać tam po prostu scoutem i je po prostu podkrywać, bo... No naprawdę, tamto tereny są takie... Bardzo ciężkie, takie górzyste bardziej. O jeny, jak mam zarzuca, ja nie mogę. Ej no, co jest grane? Ja nie mogę, jak... Chyba wziąłem za mocnego skauta do tej przyczepy, mi się wydaje. Dobra, no to jedziemy z tym koksem i robimy kontrakt. Więc tak, kłody, jak na razie zadania związane z kłodami są w temacie zamkniętym. No i na razie będą zwykłe kontrakty, więc zobaczymy jak to będzie. Bo jak na razie to tak średnio z tymi kontraktami. Bo mówiąc szczerze, te kontrakty są ok, ale takie bardzo ciężkie i po prostu to jest wkurzające bardzo, naprawdę. Jedziemy oczywiście sobie nocą, no bo oczywiście innej pogody nie mogło być, kurde. Jedziemy nocą tylko dlatego, no bo już po prostu chciałem mieć święty spokój, ale to trochę nocą sobie pojedziemy, trochę takim popołudniem, więc zobaczymy. Jak na razie to tak średnio to widzę, to przyczepam, no ale Car Marshall nie może przyczepiać przyczep. Co jest to dość takie denerwujące, no ale nic z tym nie zrobimy. Okej, naprawimy. Może postanowię się teraz naprawić? Nie, naprawić. Okej. No
coś tak średnio. Ja coś tak średnio na jeża ja to widzę. I podejrzewam, że łatwo na pewno nie będzie. No tak, widzę, że idzie to dość tak opornie. Ale ten scout jest dobry. Scoutem przejedzie praktycznie gdzie trzeba. No to ważne i dobre i to, niż po prostu w ogóle nic nie dostać. Naprawdę. Widzicie, on najgorsze jest to w nim, jedyny taki minus, jedyny. To jedynym minusem jego jest to, że jak on ma już taką dużą moc, to on po prostu padnie. On po prostu jak wpadnie jakieś błoto z takim, jak on po prostu wpadnie w błoto wtedy, akurat w tym momencie, kiedy ma tą największą moc, to jak się zapadnie, to tak wolno jedzie. A inne skauty tak nie mają i to jest troszeczkę dziwne. No ale to jest właśnie Karmarshall. Ale i tak jest dobrym scoutem, jeżeli chodzi na starcie, jeżeli ktoś się chce scoutem zdobywać, to jest bardzo dobry. Naprawdę. Kiedyś był inny, a teraz go jakby troszeczkę jakby go popsuli, mówiąc tak szczerze. No ale jakby nic nie możemy zrobić. Dobrze, jedziemy sobie teraz przez to takie bagienko, którego nie lubię, no ale przejedziemy, to jest najważniejsze. Że przejedziemy, to się liczy. Dobra. Dobrze, trzeba ma trochę ciężar, więc ja się nie dziwię, że jest mu ciężej, no ale ważne, że chociaż jedzie, no. No już będę musiał go zaraz chyba dotankować. No właśnie, o tym mówiłem. Szkoda, że te światła takie są słabe, takie te tutaj malutkie ledziki. Tej takiej ramie, co on ma na górze. No szkoda. Okej, ja go chyba po prostu dotankuję. No i gituwa. Teraz można. Można. On dość tak bardzo mało pali jako scout, więc pod względem spalania on też jest rewelacyjny. No Hammer tak samo, H2. Czy H1, no ale nie oszukujmy się, no. Hammer H2 jest słaby. H1 natomiast po prostu ma moc, naprawdę. Tak ciemno i nic się nie dzieje, nie? Chyba weźmiemy innego scouta, zobaczymy. Właśnie przetestujemy sobie na Yukonie w takie wyższe partie gór, czy coś w tym stylu. Przetestujemy sobie właśnie scouta 800, Internationala. Bo właśnie tak chciałem przetestować go, ale nie miałem jakby... Okej, miałem okazję, ale jakby nie tak wcześniej, a teraz jakby... Może mi się uda, zobaczymy. Na razie to nie widzę żadnych rezultatów, bo z tą przyczepą to daje mu taki ciężar, widzę, że chyba ciężko mu jest.
A jakby dało się, to by dał radę na taki, na drugim biegu, dałby radę pojechać szybko. Ale nie obiecuję. Jak on co chwila się tak powoli zapada, no to... A są tereny takie płaskie dość, no to wiecie. Ciężko jest nie powiedzieć, że nie. No ale zobaczymy no. Dobra, nie będę dawał jeszcze tego na plusie biegu, nie będę dawał, bo on się teraz zapadnie zapewne, jak da. No dobra, teraz nie, no ale bo teren jest taki w miarę normalny. No dobrze, no to chyba damy mu ten najwyższy i automat. O, widzicie, prosta droga i już jest mu łatwiej. Tylko ta przyczepa bardzo go jakby spowalnia. Jak się gdzieś ona... Poczekajcie. My ją tutaj zostawimy, ja się scholuję i weźmiemy innego skauta. Weźmy na przykład takiego 800. Zobaczymy, czy on da radę. A on chyba może to podczepić, mi się wydaje. Chyba on może, mi się wydaje, że chyba może. Zaraz zobaczymy. Tylko zobaczymy. O, on może! Czyli Car Marshal nie może, on może. Okej, czyli Scout. Czyli International 8, Scout 800 jest dobry do tego. Okej, to mi się podoba. Szkoda, że on taki z tyłu, taki nisko osadzony, a z przodu tak wysoko. To jest troszeczkę w nim głupie, no ale. Coś za coś dostajemy, nie? Czekajcie, gdzie ten typek mieszka? Aha, czekajcie, dobra, ja się pomyliłem, on mieszka tam. A ja mam napęd? Nie, nie mam napędu włączonego. Dobra, zobaczymy. Dobra, zmienimy tylko kierunek, bo pojechałem chyba nie w tą stronę. No ale zobaczę. Tylko czy tu się nie wywrócę? Jak się wywrócę, to nie będzie dobrze. Ja mu chyba nie założyłem tej takiej linki, wyciągarki lepszej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo coś tak okrutka ta wyciągarka jest. Ach, i tutaj kamienie jest, Jezu.
Czekajcie. Już jestem, moi drodzy. Już jestem, tylko musiałem coś załatwić. Dobrze, teraz widzę, że jest ciężej, no bo sami zobaczcie, jakie są tereny. To jest właśnie takie tutaj największe bagno. Ale ten Scout 800 niby... Ten Scout 800 mówią niby, że on taki słaby jest, ale nie, on ma w sobie trochę mocy. Ta 800 i naprawdę radzi sobie, tak mówiąc, radzi sobie świetnie. Blokadę ma włączoną, tylko napęd trzeba zmieniać, kiedy chcemy. Tak właściwie to jest dobry Scout. On jest dobry, on nawet jest tak dobry, że na opona autostradowy on przejdzie, on może w ścigu spokojnie jechać, więc... Bardzo fajny Scout, naprawdę. Mój kolega to sprawdził w tym śniegu z tymi opanami autostradowymi i rzeczywiście to działa, naprawdę. Naprawdę to działa, więc... Myślę, że tak spokojnie dojedziemy. Oby żebyśmy tak spokojnie dojechali, bo tu widzę, że... On na pewno ma większy... no na pewno ma przewagę w tym, że ma większy... zbiornik paliwa niż Car Marshall, no bo Car Marshall ma tylko 40, a jakby ten Car Marshall ma jakby dużą moc, no i różni się też tym, że jakby Car Marshall ma taką moc, że on po prostu on przylatuje przez niektóre tereny. No tutaj by jechał szybciej Car Marshall, no ale tamten ma wszystko włączone, więc tak jakby to jest rosyjski scout tamten, więc jakby wszystko ma włączone, no Rosjanie tak już robią. Więc tak jakby włączone AWD, włączony napęd ogólnie, cała blokada dyferencjału włączona daje dużą przewagę w terenie niż przełączana taka. Bo nie oszukujmy się, taka prawda jest. Ale no pana błoty w śniegu to jest rewelacja, że on przejeżdża. To jest właśnie w nim fajne, że na takich oponach to spokojnie przejedzie. A nawet na napędzie on tak, nawet jak ma włączony napęd, napęd na cztery koła, to nawet on tak nie spala dużo. To fajnie. Tylko też patrzymy też pod tym względem, że teraz jadę po takim terenie, takim... Może nie takim bardzo utwardzonym, ale takim po prostu, no... Powiedzmy, że taki bardzo utwardzony. Tylko musimy teraz... Dobrze tutaj stąd wyjechać jakoś. Podejrzewam, że całego zadania nie zrobimy dzisiaj i tak w pełni. Jestem przekonany w 100%, ale chociaż zróbmy tyle. Więc ważne, żeby cokolwiek zrobić, to się liczy. Oj, drzewko storturowałem, to trudno. Znaczy, przepraszam, staranowałem, co ja mówię. O, tutaj widać te w nim zawieszenia, jakie jest podwyższone. Kurde, fajnie to zawieszenie wygląda w takie...
Nie wiem, w stronę, że mi się to podoba, jak się patrzy na takie skauty, które mają tak podwyższone i tak to fajnie wygląda, jak to tak się widzi, podwyższone zawieszenie. Okej, on jest bardzo wywrotny, jeżeli chodzi o teren, więc ja tutaj będę jechał chyba bardziej tą prostą drogą. Więc będę uważał. Oho. No ma dużo mocy, żeby to taką przyczepę pociągnąć. Ma, ma. No Ford na pewno by z tym by po prostu jechał, no ale ja Forda nie mam. Bo ja nie mam tej fazy wykupionej. A jakoś Amur samemu robić to mi się niezbyt chce. Więc tak jakby no... Nie wiem, Amur to tak niezbyt. Okej, okay, jedziemy do tego domu Stevensona i tam zobaczymy, czy do tego biedaka w końcu dojedziemy. O Jezu, widzicie to? No i moi drodzy, koniec przygody. Tak to jest właśnie ze Scoutem 800. No i tak to się właśnie zaczyna. No trudno, nic nie zrobię. No to wchodzimy do garażu, no i jedziemy. Bierzemy jakiś pojazd. Wiecie, a zobaczymy, jakby tajga wyglądała z dźwigiem. Damy tajdze dźwiga i damy sobie lepszą godzinę. Okej, no i zobaczymy teraz. No jest trochę taka... Ma duże obciążenie na dole, ale radzi sobie. No i tajga sobie daje radę, no wiadomo, tajga nawet z oponami błotnymi daje sobie radę na autostradzie. Och, nawet drzewko stranowało, którego zawsze tajgą nie umiałem. No i zobaczcie, no tajgunia przyjeżdża. To cudownie. Po prostu cud. Okej, napienie drzewa trzeba uważać, pamiętajcie o tym, że są niebezpieczne. Tylko teraz czy ja wykręcę? Wykręcę. Nie no, tajga na wysokim to narządzi, naprawdę.
Trochę ją tak za... Trochę tą tajgę tak zarzuca, ale... Chyba da sobie radę, nie? No chyba. Nie no, da radę. Tak się przychyliła trochę, ale wstała na nogi. Ale wiadomo, że z dźwigiem jest wywrotna i to... W wielu procentach na pewno. Wiele razy lepiej. Dobra, pomożemy tutaj... Tutaj naszemu... Scoutowi. Tylko ja mam pomysł taki. Albo wiecie co, albo nie. Okej, okay, myślę, że teraz mogę wjechać w tą wodę. No i spróbujemy, chociaż to jest zbyt głęboko, ale zobaczę. Okej, okay, zmienię teraz pojazd na skauta. O, zobaczcie, on się już przewraca. No, to jest 800. Dobra, zmieniamy pojazd na tajgę. No i teraz włączamy żurawia. Dobra, teraz wyłączamy silnik, zjemy pojazd, jeszcze raz, próbujemy.
Okej, zrobimy to spokojnie. I teraz możemy to zrobić na spokojnie, moi widzowie, więc teraz powinno być dobrze. Dobra, przywracamy żurawia. Dobra, tajkę zostawiamy. Dobrze, tajkę zostawiamy w razie czego, jakbyśmy się teraz wywrócili. Dlatego teraz zmieniamy pojazd na Scouta 800. I jedziemy. Tylko teraz uważamy, bo to jest tak właściwie stromo bardzo. Trudno, że uszkodzenia. Walić to, że są uszkodzenia. Ważne, żebyśmy po prostu przejechali i tyle, naprawdę. Możemy się naprawić, to też nie ma problemu żadnego. Okej, wjechaliśmy teraz na lód, więc sobie tylko mikrofon poprawię, żeby nie było. Więc tak, teraz może. Okej, teraz możemy. Scout 800 chyba nie jest taki ciężki, żeby się tak zapadał, ale. Okej, to jest bardzo łamliwy lód, ja już to widzę. Okej, na pewno damy radę, tylko musimy się tak bardziej mocy mu dać. A jak nie to... Nie daję mu opoń z łańcuchami, to też może różnicę zrobić. Dobrze, mamy w razie czego tajgę, ale spróbujmy jeszcze sami jakoś wyjechać. Tylko postarajmy się to zrobić. No dobrze, no to myślę, że damy radę. A na ile damy radę, to ja naprawdę nie wiem.
Ciągarki widać, że najdłuższej nie mam. I to mnie właśnie bardzo dziwi. Mam nadzieję, że damy radę, że wyjedziemy stąd żywo, no bo kurde, jak nie, to przejdziemy po tajgę, ale no, SK-800 ma taką moc, że powinien po tym lodzie przepłynąć, a niekoniecznie jakby się zatapiać w nim. Dobra, nie ma co. Tylko mapa. Bierzemy tajgę i jedziemy. Tajga widać, że ma dużo mocy, więc... Mogę to w sumie tajgą zrobić, ale ja już mówię, a dobra, nie będę tego robił tajgą, bo... Chyba cofniemy się może i pojedziemy tą drogą inną. Pojedziemy właśnie tą drogą i zobaczymy teraz, czy to się uda. Okej. Zobaczymy teraz. Ten ciężar jednak coś tam tej tajdze daje, ale czy to dużo? No, jak wyjedziemy, to ja się będę naprawdę bardzo cieszył, bo... Bo to jest naprawdę bardzo niebezpieczne. Ja sam tych terenów tutaj nie lubię takich. Znaczy, ja lubię Kanadę ogólnie, bardzo uwielbiam, ale... Nie lubię takich właśnie stromych zboczy. Okej, trochę mocy damy, żeby jechała prosto. I pomożemy tajdze, czemu by nie? Raczej, przepraszam, skautowi. Okej, w końcu jesteśmy na dobrym lodzie. Dźwignię da się tutaj bardziej zapadnę, no ale wiadomo, że ja nie wjadę w sam lód, nie? Dobra, cofamy. Cofamy i jedziemy z koksem. No widzicie, tajga tylko pociągnie i patrzcie. No i widzicie, daliśmy tutaj radę. Teraz wystarczy tylko spokojnie dostarczyć to do domu, temu gościowi. Tylko to jest straszny lód i ja się boję, że ja się teraz utopię w tym lodzie. O, widzicie? Dlatego będę jechał po boku, żeby tak w miarę byśmy dojechali. Okej, dojechaliśmy, no, wyciągarką tędy i teraz jesteśmy w domu, możemy tylko modlić się, żebyśmy tutaj w miarę wyjechali w porządku. Aha, ja chcę jechać tak, a ona, a ten pojazd tak jedzie. Teraz powinno pójść dobrze, myślę.
Dobra, do domu Stevensona już po prostu znam drogę i wiem jak do niego dotrzeć, bo wcześniej jak nie wiem czy pamiętacie wcześniej, jak nie to możecie sobocinek obejrzeć, jaki ten chłop miał dziwny podjazd, naprawdę, że ja po prostu nie wiedziałem gdzie ja mam jechać. I on taki wjazd miał dziwny, taki jak na przykład teraz i po prostu do niego się nie dało dojechać najprościej. Ale wziąłem Caterpillara z cysterną i dojechał w miarę. Ha. Dobrze, moi drodzy, ja już jestem, ja przepraszam, na pewno słyszeliście jak rozmawiam, ale po prostu chyba będę musiał sobie po prostu znaleźć taki dzień, gdzie po prostu każdy będzie miał w dupie mnie i po prostu będę sam na sam i będę mógł spokojnie gadać, a nie żeby ktoś mi przypominał ciągle co mam robić. No bo to ja wiem co ja mam robić, nagrywać, to jest najważniejsze. To się tylko liczy. Teraz, w tym momencie, bo ja naprawdę chcę się fajnie wybić na tym YouTubie i po prostu chcę jakiś mieć cel osiągnięty. Kurde, czemu tak się to robi? Ja nie mogę. Światła trzeba włączyć, chociaż nie no, trzeba włączyć światło. I co tu jest, wy tu widzicie? Czekajcie. Aha, dlatego tak widać. Okej, jesteśmy już praktycznie prawie że blisko, więc myślę, że dojedziemy w miarę dobrze. Ale patrzcie, to jest taka fajna droga pod tą wodą, że nawet nie muszę mieć blokady, tylko spokojnie jadę na automacie, na napędzie i radzi sobie dobrze. Dobrze, teraz tylko dojedziemy tędy i powinno być o dobrze. Deski do domu Stevensona i płaska przyczepa. Czekajcie, czy ja... Aha, bo dom Stevensona jest tam. On jest jeszcze dalej, dobra.
A ja chciałem jechać tędy. Okej, rozumiem. Ten lód bardzo pod tą wodą przeszkadza i trochę tak spowalnia. No ale jakby co mogę zrobić? Taką mapę zrobili, no. I tak Yukon jest taką okej mapą, więc... O, teraz lepiej, więc wydaje mi się, że chyba tak powiedzmy, że jest dobrze. Ale nie wiem. Oj, to się chyba nie chce jechać, chyba ten lód jest za śliski, żeby opony się kręciły, o, ale teraz chyba jedziemy. Pojedziemy tą kamerą, żebyśmy tak mniej więcej widzieli, co się dzieje. Okej, taki ciężki teren tutaj jest. Ale teraz wyciągarkę damy i już jest okej. Dobra, no to... Questa możemy dość szybko zrobić, więc... Okej, żeby się nie zakopać, będę jechał na niskim, zwykłym. Aha. Żeby takiego powera trochę dostał, to może... Nie no, bez wyciągarki nie ma powera. To jest bardzo głupie, no ale co mogę zrobić? Czekajcie se... No dawaj, dawaj. Jesteś skadłem 800, a nie hammerem. Okej, żebyśmy się... Nie, dobra, nie chcę się tak zakopać, więc... O, chociaż mam dobre opony błotne, ale to różnie jest, więc... Jednak wolę... Coś takiego, oho... A, bo to jest też drewno, aha. Oj, kolego, chyba ci będę musiał kosz rozwalić. Jak ja mam niby deski rozładować? Aha, że... Okej.
No i moi drodzy, 26 ranga. No i pięknie. Ja wam tak szczerze powiem, że zarąbiście. Holujemy się. Nie wiem ile to już jest, ale okej. O, ale w końcu to zrobiliśmy. Naprawdę. Ja już tak byłem ucieszony tym. Że naprawdę. Ale przynajmniej się w końcu udało i to jest najważniejsze, bo z drugiej strony jakby się w ogóle nie dało, to prawdopodobnie tak fajnie by nie było. Ale przynajmniej to zrobiliśmy, nie oszukując się. Więc bardzo mi się to podoba. No i cieszę się, no i ja się też cieszę, że to wyszło. No naprawdę, coś tak opornie to szło, ale poszło już dobrze. Ale skoro już tak jest, to przecież wiadomo, że płakać już nie będziemy. Ja się tylko przeniosę i zrobię jedną rzecz. Czekajcie. Ja się tylko przeniosę do garażu na zalane tereny w Rosji i tylko sobie kupię arktycznego Azofa. Bo on jest naprawdę spoko. On pod wieloma względami jest rewelacyjny, tylko jakby to jest niby lodołamacz, ale on się też zakopał, więc z drugiej strony taki lodołamacz jest jakby jest, no to ale to dam mu najlepsze opony. Mam 500 tysięcy, to dużo nie stracę. Tam on kosztuje 126 tysięcy chyba. Tu chyba nic nie mam, nie, tu mam pusto. No to kupimy sobie tego Azofa, czemu by nie? A 140? Kup. Oj, teraz się przenosimy na Yukon. W sumie mogę to zrobić w inny sposób, ale już trudno. No i mamy Azofa Arktycznego, który no jest tutaj akurat wywrotny, ale jak się nim dobrze jeździ, to naprawdę nie będziecie się nim wywracać praktycznie w ogóle. Naprawdę. No dobrze, to pojedziemy ten, to wypróbujemy go. No bo nie wiem, ile już odcinek trwa. Taką jedną misję robić, to trochę to zaszło. Znaczy, no poszło. Ale poszło dobrze całkiem. Więc nie powiem, że nie, bo mi się podoba. Okej, okay, Azof Arktyczny. Jak ty wyglądasz, gościu? Weźmy najsilniejszy silnik, no bo przecież wiadomo. Zaawansowana, no bo w takich pojazdach tylko jest zaawansowana. Zawsze nie ma fabryczne, czy w takich pojazdach standardowo. Weźmy opony mu błotne, są chyba najlepsze. I ciągarkę też najlepszą, czemu by nie. Wszystko ma włączone. A to co to? Snorkel. Aha, 28 ranga, okej. To weźmy to. Tak. Ale powiem wam szczerze, on teraz dostał upgrade, bo teraz ma więcej miejsc. Teraz na przykład może być coś takiego. I teraz może być to. I to coś takiego. Damy taką zwykłą rzecz. To ma normalne. Nie, bo tak niszczy mu urok to. Damy mu to. Owszem. Nie, klaksonów nie będziemy dawać. A to zostawimy. Malowanie. No malowań tutaj ma dość sporo, ale to jest takie najlepsze, więc to zostawimy. Jeszcze w środku sobie tylko coś zmienię. Nie, dobra.
To jest bardzo fajne. I to chyba wszystko stąd. Dobrze, wypróbujmy naszego giganta. I zobaczymy, jak on się prezentuje, nasz tutaj kolega. Ale powiem szczerze, że napadzie... No dobra, czekajcie. Napadzie skraca się tak ciężko, ale... W miarę precyzyjnie. Ma 5 biegów, ło, to dużo. Nawet dużo, jak na taką ciężarówę. Okej, pierwsza gleba, wiadomo, u mnie to standard. Okej, widać, że tutaj po prostu to przeleciał. No, bez żadnego wrażenia. Okej, to zrobimy test, jak sobie poradzi teraz tutaj. Na wysokim tak jedzie. Okej. A jak sobie radzi? Okej, fajnie jedzie. Ale mówiąc szczerze, terenowo radzi sobie dobrze. Teraz ja wypróbuję go w jednej rzeczy. A mianowicie to będzie test taki pływanie na wodzie. Zobaczymy, czy da sobie z tym radę. Bo widzę, że tak radzi sobie dość fajnie terenowo. Jak na te 140 tysięcy. Więc tutaj widać, że radzi sobie dobrze. A właśnie, jak w środku się, bo w środku chyba widziałem go raz. Nie no, w środku taki w miarę nowoczesny. Patrzcie, on tutaj normalnie to radzi sobie świetnie. No, Storka ma taki duży, że go można zanurzyć. Widzicie? To jest tak rewelacyjny pojazd, że go zanurzyć normalnie możemy.